No, to jest Dakar. Dzisiaj był mega krótki odcinek, także dzisiaj można było wygrać albo wszystko, albo stracić. Mieliśmy przewagę, dlatego staraliśmy się ją utrzymać, ale dzisiaj był tak silny wiatr, że po prostu na 2-3 metry nad ziemią cały czas unosił się kurz. Nie było widać w ogóle
śladów. Dwa razy zajechaliśmy się troszeczkę za daleko, no i zgubiliśmy się, potem nie mogliśmy znaleźć śladu z powrotem. Także to jest Dakar, no. Najlepsi są na mecie, a wygrani są tam, gdzie są, ale wrócimy za rok i będziemy znowu walczyć, także do zobaczenia za rok. Dobrze, cieszę się, że jesteśmy na mecie. Ogólnie cały rajd uważam za bardzo dobry. Mamy trochę wniosków do wyciągnięcia na przyszłą edycję. W przyszłej na pewno będziemy walczyli o najwyższe cele. Wiemy już, co poprawić. Cały czas się uczymy. No co mogę powiedzieć? Nie wiem, mam nadzieję, że mój brat skończył na podium. Nie znam jeszcze wyników. Mam nadzieję, że po takiej weryfikacji skończy na podium. Także za to trzymam mocno kciuki. No co, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy na mecie. Miało się to trochę inaczej poukładać, no ale to jest Dakar, także daliśmy z siebie wszystko. Dziękuję.